Cześć, dzień dobry, nazywam się Iryna Szewczuk, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i dzisiaj chcę pokazać bardzo proste techniki do badania dna miednicy pacjenta, nie wchodząc wewnętrznie do pochwy. Będę pokazywać na miednicy, również na swojej modelce, w jaki sposób ogólnie możecie przebadać strukturę. Wiadomo, my nie przebadamy tam jakoś bardzo głęboko wewnętrznie mięśnia dźwigacza odbytu, ale jak najbardziej możemy sobie po prostu zbadać mięsień opuszkowo-gąbczasty, kulszowo-jamisty. Możemy zbadać również sobie mięsień poprzeczny, powierzchowny, głęboki, krocze, środek ścięgnisty, krocze. I ogólnie posłuchamy, czy do miednicy, wy posłuchajcie swoich pacjentów, rusza się w trakcie z oddechem i również to samo sobie zrobimy tutaj w miejscu umiejscowaniu mięśnia zasłaniacza wewnętrznego. I pierwsze, co my sobie zrobimy, to po prostu wyszukamy guz kulszowy. To moim zdaniem jest bardzo proste. Pacjentka sobie leży, będę pokazywać ogólnie tutaj na miednicy, czyli my sobie po prostu przekładamy rączkę w obrębie pośladka. I żeby znaleźć środek ścięgnisty krocza, jeżeli oczywiście chcecie w tym badaniu sobie to zrobić, to nie trzeba jakoś tam, wiecie, grzebać wokół odbytu i pochwy pacjentki. Wystarczy po prostu, jak delikatnie sobie rączkę dacie wyżej i po prostu poczujecie taką bardziej zbitą strukturę. Hop. Hop. I możecie w sumie o pacjentkę zapytać, czy my jesteśmy między odbytem a pochwą. Super, nic się strasznego nie stanie, ogólnie zapytacie o pacjentki, bo w sumie to dla niej będzie komfort i dla Was. I teraz, jak już jesteśmy tutaj przy środku ścięgnistym krocza, przełóżcie swoje paluszki, tylko nie tak, żeby jakoś mocno, głęboko wpychać do głowy, tylko delikatnie po prostu z dotykiem na luźnych palcach, z minimalną kompresją do głowy. I teraz prosimy pacjentkę, żeby zrobiła wdech i wydech. Więc co ogólnie możecie obserwować w tym czasie? Dwie rzeczy. Ogólnie jak ona u Was zrobi taki naturalny wdech, to jest raz, czy pójdzie u nas łanie do dolnych żeber, czy do brzucha, czy do górnej klatki piersiowej, a jednocześnie staracie się posłuchać, czy u Was w trakcie wdechu dno miednicy delikatnie po prostu czuwacie, jak Wam się opiera na Wasze paluszki i z wydechem wraca z powrotem do głowowo. Czyli wdech u nas będzie znowu dno miednicy w bliższym kontakcie z Waszymi paluszkami, z opuszkami, a na wydechu wyżej do głowy. Jeżeli jeszcze tego nie poczułyście, to można sobie kilka razy to wyczuć. I jeszcze raz wdech. I wydech. I wdech. Ok, więc co Wy ogólnie możecie poczuć? Teoretycznie Wy nawet możecie niczego poczuć, jeżeli u pacjentki dno miednicy jest na przykład w hipertonii. Albo możecie poczuć, że na przykład na wdechu u Was jest bardzo dobry kontakt dna miednicy z Waszą ręką, ale na wydechu w ogóle nie czujecie żadnego ruchu. Wtedy my mówimy, że mamy dysfunkcję dna miednicy wdechową, czyli tak samo jak z przeponą, tak samo z dnem miednicy. Jeżeli jest drugą stronę, kiedy u Was na przykład Wy w ogóle nie czujecie, żeby Wam dno miednicy opierało się do ręki, ale bardzo ładnie, głęboko się zasysa, wtedy mówimy o dysfunkcji wydechowej. Mniej więcej to musi być równomiernie na wdechu i tak samo na wydechu. Możemy sobie od razu popracować z dnem miednicy właśnie w taki sposób, w kierunku ułatwionym, czyli jeżeli pacjentka ma dysfunkcję wdechową, to my prosimy ją nabierać głęboki wdech, wtedy u nas to dno miednicy Wy bardzo dobrze poczujecie, jeżeli to jest dysfunkcja wdechowa, na waszej dłoni, na opuszkach palców. I pacjentka zostaje na wdechu i na bezdechu, czyli ona po prostu zatrzymuje jakby tą dysfunkcję, a Wy sobie delikatnie jeszcze robicie kompresję w kierunku do głowy, ale nie do, żeby to nie było bolesne. To musi być tak naprawdę bardzo przyjemna, delikatna technika i po prostu sobie czekacie, dopóki ta tkanka się nie uwolni lub pacjentka już nie będzie chciała nabierać powietrza. Też możecie uprzedzić, żeby nie było, że ona leży u Was czerwona, tylko na spokojnie kilka sekund, tak do 5 sekund potrzymacie i potem znowu sobie sprawdzacie wdech i wydech, czy na przykład już wróciło u Was tak zwaną troszeczkę, czy tam cokolwiek się poprawiło. Jeżeli u Was niczego się nie poprawiło, to prawdopodobnie problem wdechowy lub wydechowy dna miednicy będzie w ogóle nie w tym obszarze, tylko gdzieś w tkankach wokół. Coś po prostu będzie nam tą dysfunkcję wprowadzało. Dodatkowo druga rzecz, jeżeli u Was w inną stronę, ja nie mam w dół wdechu, ale na wydechu u nas dno miednicy bardzo wysoko idzie do góry, to jest to samo. Ona robi wydech i tak samo na bezdechu zostaje, Wy sobie z delikatną kompresją i potem znowu ona nabiera powietrze i Wy z powrotem słuchacie. Więc ja ogniszkę poczułam delikatnie jeszcze raz dysfunkcję. I wydech. Dysfunkcję wdechową, czyli ja bardzo dobrze poczułam, jak u mnie dno miednicy idzie w dół, ale troszeczkę słabiej do góry. Więc teraz po prostu nabierasz wdech i przytrzymujesz, tak żeby to było w porządku. Ja jedynie staraję, po prostu przytrzymuję palce. W ogóle nigdzie tam mocno nie wciskam i po prostu słucham, czy u mnie ta tkanka się uwalnia.
Może być również tak, że w jakiś moment u Was zacznie, będziecie miały wrażenie, że to środek ścięgnista gdzieś idzie w prawo, w lewo, może w górę, w dół, to polecam po prostu podążać ogólnie za tym kierunkiem. Nie iść w drugą stronę. Ty jeszcze trzymasz? Bardzo dobrze. Okej, okay. I już możesz sobie. Dobrze. Dobra, i teraz sobie znowu słuchamy. Wdech. I wydech. Okej. Okay. Jest już lepiej, wdech. No, jest super. Jeżeli faktycznie problem był typowo w mięśniach dna miednicy, chociaż wiemy, że niekoniecznie tak musi być, to wtedy po prostu poczujcie, że wyraźnie u Was to dno po prostu pływa w górę, w dół, w górę, w dół. Jeżeli po jednemu razu, dobra, jeden, dwa razy maksymalnie, u Was niczego się nie zmieniło, to po prostu szukacie dalej, bo to jest nie problem dla miednicy, tylko po prostu dalej badacie pacjenta. Co dodatkowo jeszcze możemy sobie? Teraz byłyśmy na środku ścięgnistym krocze, teraz my sobie zbadamy te bardzo ważne struktury mięśniowe w dna miednicy, które u nas będą odpowiedzialne za seks, orgazm i tak dalej. Więc tak samo będziemy miały przy guzie kulszowym nasze paluszki, tutaj również nie musimy jakoś głęboko grzebać, tylko jesteśmy przy guzie kulszowym i po prostu wzdłuż idziemy w górę, w górę, w górę do spojenia łonowego, poczujemy mięsień kulszowo-jamisty. Okej. Okay. Więc teraz my sobie, hop, znowu jestem przy guzie, delikatnie się wtapiam. I to będzie u Was taki może być ruch, niby Wy próbujecie odseparować mięsień. Poczujecie taki po prostu sznureczek, on nie jest gruby. Hop, o, okej, okay. No i tutaj ładnie czuć. I też, jeżeli na przykład macie pacjentek, u których podejrzewacie, że w tym obszarze mamy zablokowane krążenie, możecie sobie również poszukać właśnie takich bardziej tkliwych miejsc, ale również tak, żeby to nie było bardzo bolesne dla pacjentki i na przykład po prostu w tym miejscu się zatrzymać. Nic poza tym. I ona sobie oddycha. W kontekście akurat polepszenia krążenia w tym obszarze jest bardzo dobrze. Okej, okay. Czyli tutaj my sobie poszłyśmy wysoko, wysoko. Czy było jakieś miejsce bolesne? Nie, bardzo dobrze. Dalej my sobie możemy pójść, skoro już tutaj jesteśmy, do mięśnia opuszkowo-gąbczastego. Tutaj również po prostu pójdziecie delikatnie odseparowując wargi sromowe. I też możecie poczuć, tutaj już będzie on takim poczuciu bardziej masywny. Nie będzie takim sznureczkiem, będzie troszeczkę bardziej odczuwalnym. Ale również ze względu na same wargi sromowe. I tak samo możecie poczuć, czy macie ogólnie jakieś restrykcje, czy u Was tutaj fajnie wszystko pod paluszkami się rusza. I również jeżeli odczuwacie, że macie jakąś blokadę, czy na przykład tutaj z wdechem, wydechem też nie odczuwacie żadnego ruchu, to możecie sobie na przykład tutaj się zatrzymać. Ok. Dalej my sobie możemy pójść wzdłuż, ale obok pochwy, poczuć ogólnie poprzeczny, powierzchowny i głęboki krocze. I tyle. I w taki sposób możecie bardzo dobrze zbadać dno miednicy Waszej pacjentki, nie będąc sumie perwaginą. Kolejną ważną strukturą, która również będzie Wam bardzo fajnie wpływała ogólnie na dno miednicy, i tutaj już mówimy o warstwie tej bardziej głębokiej wewnętrznej, będzie u nas zasłaniacz wewnętrzny. Dlaczego on u Was będzie wpływał ogólnie na tą głębszą warstwę? Ponieważ lewator Ani, czyli dźwigacz odbytu, przyczepia się na łuku ścięgnistym zasłaniacza wewnętrznego i Wy możecie również, pracując zewnętrznie, poprawić pracę mięśnia dźwigacza. Więc jak ogólnie możemy sobie zrobić, popracować? Ogólnie w bardzo podobny sposób, jak pracowałyśmy sobie z dna miednicy, czyli po prostu idziemy wzdłuż przywodzicieli, możemy sobie ogólnie, ja lubię osobiście tak odseparować delikatnie tkankę i sobie po prostu wchodzę w otwór. I teraz proszę pacjentkę, żeby mi zrobiła wdech i wydech. I również tak samo tutaj ten otwór u Was będzie z oddechem ruszać się tak samo jak dno miednicy, albo nie będzie ruszać się tak samo jak dno miednicy. I tutaj ta sama technika może być wdechowa lub wydechowa, czyli tak samo jak robiłyśmy poprzednio, lub jeżeli na przykład Wy nie odczuwacie tutaj w ogóle żadnego ruchu, to po prostu można sobie przytrzymać i po prostu pacjentka sobie leży, pytacie również, czy to nie jest jakieś tkliwe, czy to nie jest bolesne, bo tutaj akurat mamy dużo takich struktur wrażliwych, więc warto pracować tak, żeby przede wszystkim pacjentce było komfortowo i po prostu nawet czekacie, jak u nas ta tkanka po prostu samoistnie się uwolni. I możecie nawet potem spróbować, czy będzie ogólnie to u Was miało wpływ na pracę dna miednicy u Waszej pacjentki przed tą pracą i po. Okej. Okay.
Dobrze. W sumie to było tyle, więc badajcie dno miednicy. Jeżeli nie wiecie ogólnie, dlaczego musicie z tym pracować, dlaczego musicie to badać, to wszystkie wasze pacjenci, które mają problemy, czy to z kręgosłupem, czy to w obrębie stawu krzyżowo-biodrowego, problemu ze stawami biodrowymi, zawsze warto sobie ogólnie sprawdzić w taki sposób, czy to dno miednicy ono się uaktywnia, czy ono współpracuje u was z oddechem. Jeżeli nie, to właśnie takie bardzo proste techniki mogą ogólnie wpłynąć i w pewnym stopniu po prostu pomóc w tych problemach takich rutynowych, z którymi do was przychodzą pacjenci. Ode mnie tyle.